Rich Forrester, modowy magnat. W ciągu 25 lat zakochiwał się, żenił i rozstawał częściej niż ktokolwiek inny. Co to ma być? Tym razem jednak z matką, byłą żoną, córkami, kuzynkami, przyjaciółmi, wrogami i kochankami, choć mogliśmy jeszcze o kimś zapomnieć, rozstanie się na dobre. Decyzja jest nieodwołalna. Yes. W ciągu kilkunastu minut ta wiadomość stała się najczęściej rozsyłanym na Facebooku newsem. Po prostu ludzie nie mogli uwierzyć. Myślę, że po Richu zostanie pewna pustka, no bo przecież wiadomo, jeden z najprzystojniejszych aktorów i bohaterów w tym serialu. Emitowana od 87, a w Polsce od 94 roku moda na sukces bez Ridge'a? Fani losów rodziny Forresterów są w szoku. A czemu? O, to wielka strata dla filmu. Może być lepszy, tak jak od dziewczyny chłopak odchodzi, tak? Ale jeszcze lepszy się trafia. Spokojnie. Po wakacjach wiecznie młodego Ridge'a, mimo 60 na karku, nie zobaczą amerykańskie fanki jego urody i talentu. W Polsce zniknie dopiero za 3 lata. Bo z taką różnicą w czasie emitowane są odcinki. Jak mówi Ridge, to znaczy Ron chce spróbować zająć się czym innym. Odpocząć od mody. Może kiedyś przyjadę do Polski. Zrobimy jakieś show albo po prostu w odwiedziny. Ale zanim to nastąpi, dzięki informacji o odejściu Ridge'a, w serialu zdążą pojawić się nowe wątki. Nikogo nie obchodzi, czy będę żył, czy umrę. Nikt by tego nie zauważył. Tym trudniej zgadnąć, co Ridge'owi może się przydarzyć. Shane, nie! Łukasz Myc, Panorama.